Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Mocno. Raz, dwa, do tyłu. Ciągi ręce. Chłopaki zaraz będą grali w klasyczną bitwę bramkarską. Wygrany będzie jakby usługiwany przez resztę na wszystkie swoje zachcianki. Jak będzie chciał jakąś kawę, arbuza, to przegrani będą musieli mu to przetransportować. No punktowo wygląda tak, że Michał Brudnicki 2 punkty, Dominik i Arni po 1, więc pierwszą rundę wygrywa Michał. Trener jeszcze musi chyba nogę rozgrzać. Zawsze jest tak, że ten ostatni ma najgorzej, bo już trener jest rozgrzany i wtedy ta celność jest zdecydowanie na najwyższym poziomie. No mówiłem, że trener się zawsze rozgrzewa, więc pewnie z zawodnika na zawodnika będzie coraz lepiej. To przy takiej odległości, jeżeli jest dobrze uderzona piłka w samo okienko, to tak naprawdę no, chyba już nie można zrobić nic. Obstawiamy, że teraz tych bramek padnie mniej więcej. Jest jedna, druga. Przy trzeciej serii często jednak bywa tak, że już jest trenera noga zmęczona, więc to już, jak wszyscy dobrze wiemy, noga zmęczona i noga wypoczona, to dwie inne nogi. Budzik zaczyna. Dawid uderza do pierwszego obronionego. To złapie, wygrywa. To czysta przyjemność wygrać. No całą jakby bitwę bramkarską, zabawę dla bramkarzy wygrał Dominik Budzyński, drugi był Michał Brudnicki, trzeci najmłodszy z nas Dawid Tart, więc gratulacje dla Dominika i mówię, że mam nadzieję, że następnym razem będę już miał możliwość uczestniczenia w tym, bo trochę fajne odskocznie, a trochę przyjemności dla bramkarzy od ciężkich treningów i widać, że im to sprawiało duże przyjemności. W mikrocyklu już ligowym czy okresie przygotowawczym nie ma za dużo czasu na takie bitwy bramkarskie, więc myślę, że to głównie jakieś tam są elementy dodatkowe na obozie, żeby trochę była odskocznia od normalnych treningów, więc one nie są częste, więc czeka się na nie z wielką jakby niecierpliwością. Ja nie grałem z powodu urazu, którego się nabawiłem w ostatnim sparingu z Radomiakiem. Mam delikatnie, powiedzmy, w dużym skrócie przeciążony odcinek lędźwiowy i wczoraj miałem indywidualnie, dzisiaj rano miałem siłownię z chłopakami z pola, a mam nadzieję, że już po południu będę trenował normalnie. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.